Dobry wieczór Państwu. Witam serdecznie na kolejnym odcinku kontrwywiadowczej charakterystyki terenu. Teraz to jest 008. Jak zwykle mówiłem, że będę nadawał około 20.30. Jest to prawda 20.28, ale dwie minuty w te, dwie we w te. Proszę Państwa, dzisiaj troszeczkę żeśmy się napracowali z kolegą. Stworzyliśmy coś w rodzaju studia, jeszcze nie do końca, bo nie mamy do tego studia najważniejszego, kamer. Poza moją komórką i jego aparatem nie mamy kamer i nie mamy odpowiedniego również dźwięku. Mamy tylko jeden mikrofon, ale postaramy się wszystko uzupełniać również dzięki Państwu. Proszę Państwa, dzisiaj chciałem poruszyć dwie rzeczy. Pierwszą rzecz, którą nazywam protezą sprawiedliwości. Dlaczego proteza sprawiedliwości? Otóż przeczytałem dzisiaj informację, tutaj mnie opublikowałem na Facebooku, jak zwykle będę sięgał sobie tutaj. Oto na Niezłomni pokazał się artykuł, że w Łodzi, tak to chyba było w Łodzi, tak jak informuje TVP, kobieta, która się pomyliła w sklepie na złoty 14, tam nie dopłaciła za pierogi, czy źle zważyła te pierogi, bo się spieszyła rano do pracy, policja zabrała ją w kajdankach i przesłuchiwała 4 godziny, jakby ukradła co najmniej, no nie powiem co, okradła samego kierownika sklepu. To, proszę Państwa, trochę mi poleciało bareją i pamiętacie ten słynny, co mi zrobisz, jak nie złapiesz tych klientów, nie obsługujemy, prawda? Mniej więcej jest to coś podobnego. Przepraszam, czego ty płaczesz? Chodź, do kota mówię, no chodź, chodź. No właśnie, widzicie, on też chce brać udział w audycji. I to jest dla mnie, proszę Państwa, pokazanie wszystkim, proszę bardzo, taki banał, prawo, wszyscy są równi wobec prawa. Tylko, że proszę Państwa, tak się dziwnie składa, że ta informacja dwa dni po wystąpieniu pana na ten, który skupował roszczenia w Warszawie na komisji do spraw prywatyzacji, który jest pewny siebie jak cholera i jest pewien, że nic mu się nie stanie. On nie będzie odpowiadał. Nie tylko on, jest pewien poseł, który chodzi sobie jako były poseł oczywiście na Podkarpaciu, który chodzi sobie po wolności i żadna krzywda go nie spotka. I nie tylko jego. Jest wiele takich sytuacji, proszę Państwa. I mamy niestety do czynienia z czymś, co pokazuje, iż tylko zwykły, szary, normalny człowiek, który pomyli się na 80 groszy albo na złotówkę w majestacie prawa, z kupą pieniędzy będzie doprowadzany na komisariat, cały majestat prawa, groźni policjanci, kajdanki i nikt nie jest temu winien, bo wszyscy wykonywali procedury. Ochroniarze w sklepie, którzy są absolutnie nieprzeszkoleni i sam osobiście widziałem, jak w jednej z głównych sieci, której nie będę tu wymieniał obecnie, 3 pijaków rozrabiało i 2 klientów, tym i ja, reagowaliśmy, a ochroniarze 2 ładnie, spokojnie odeszli. Po prostu oni atakowali nawet tą panią przy kasie. Odeszli sobie, bo woleli się do tego nie wtrącać, bo pewnie tych 3 pijanych facetów byłoby mocniejszych od nich. A tutaj jest jakaś kobieta, ochroniarze, wszyscy i tak dalej, bo tego wymaga pewnie od nich kierownictwo. Zero tolerancji, proszę Państwa. Zero tolerancji dla maluczkich. I 100% tolerancji dla większych. Tak to wygląda. To jest to, co ja nazywam herenwolkiem i takie właśnie sytuacje pokazują ten cholerny herenwolk. To jest jeszcze jedna, to jest przyczynek do kolejnej historii, którą chciałem opowiedzieć, pozornie z tym niezwiązany. Ale wczoraj od pewna znajoma przesłała mi informację na temat jakiegoś dziwnej opłaty. Znaczy to jest znajoma znajomej, to nie jest moja znajoma, ta pani, która umieściła ten dokument w sieci. KNF nakłada obowiązek na tych, którzy mają czy sklepy internetowe, czy w ogóle sklepy i prowadzą sprzedaż ratalną, bezprocentową sprzedaż ratalną, a jak wszyscy wiemy, nawet na Allegro można w tej chwili kupić już na raty szereg rzeczy. Ja wczoraj kupowałem
taki dings, żeby dwóch mikrofonów używać i też mogłem to rozłożyć na raty, mimo że suma była mała. I otóż to zostaje opodatkowane, bo inaczej tego nie nazwę, sumą, tu muszę się przychylić, 600 zł, co jest oczywiście nie podatkiem, ale opłatą za wpis do rejestru pośredników kredytowych. Mam tylko proste pytanie, jaki to jest pośrednik kredytowy? Ja zupełnie tego nie rozumiem. Przecież to sprzedaż ratalna, a pośrednik kredytowy to jest zupełnie co innego. Jestem ciekaw, co z parabankami w tym momencie? Czy parabanki też płacą tylko i wyłącznie 600 zł za tą opłatę kredytową? Bo ja tego nie rozumiem. Za wpis? Nie, to są pewnie traktowane jako instytucje finansowe, prawda? Które mają prawo udzielać pożyczek na złość procent lichwiarski. Znaczy procent nie jest lichwiarski, tylko koszty później egzekucji są lichwiarskie, jeżeli jak się okazuje. Różne inne historie. To działa w majestacie prawa. Kiedyś mówiłem o jednym ze znanych parabanków. Ja wiem, że ukazał się na ten temat artykuł, który działa w Polsce i należy do jednego z oligarchów rosyjskich umiejscowionych na Łotwie, dość ciekawego oligarchy, który chciał prowadzić pożyczkomaty polegające na tym, że człowiek wkłada do pożyczkomatu dowód i wyjmuje za to do 1000 zł, zdaje się, na ten dowód. Dowód jest oczywiście skanowany. W warszawskich złotych tarasach stał przez chwilę jeden pożyczkomat, no ale muszę się pochwalić po moim dość ostrym wpisie i artykule, który się potem pojawił w lepszej prasie niż mój Facebook, pożyczkomat został zdjęty. I ta idea pożyczkomatów jest po prostu... Nie wiem, czy też będzie opodatkowane jako 600, dostanie 600 zł, czy nie. To wszystko zmierza do uderzenia przede wszystkim w małe przedsiębiorstwa. Ponieważ, proszę Państwa, sukces ekonomiczny sukcesem ekonomicznym, ale jeszcze raz wspomnę Margaret Thatcher, na którą powołują się wszyscy, żelazna lady i tak dalej, ale Margaret Thatcher zrobiła dwie rzeczy. Podstawowe, ograniczyła władzę związków zawodowych i to bardzo mocno, bardzo brutalnie, ale także umożliwiła istnienie małym i średnim przedsiębiorstwom, głównie małej, rodzinnej przedsiębiorczości, zdejmując z nich haracze, które państwo brytyjskie w latach 70. brało prawie tak jak u nas w tej chwili. Ja sam mam przedsiębiorstwo jednoosobowe, spółkę, co prawda, z OO, ale jednoosobową i wiem dobrze, co to oznacza. Te wszystkie ZUS-y, nie ZUS-y, te wszystkie ciągłe jakieś... Ciągłe podejrzenia o to, że tutaj, że po prostu, nie wiem, chcę coś oszukać. To mi coś przypomina. Ja mam lat 60, pamiętam dobrze Gomułkę i pamiętam dobrze lata Gierka, gdzie prywaciarz, to jak wiadomo, był synonimem faceta, który oszukuje. Zresztą popatrzmy filmy z tamtej epoki, zawsze ten prywaciarz, który niby dobrze żyje, pije tą imperialistyczną whisky, ale jednocześnie oszukuje znową klasę robotniczą. Nie chcę tutaj oczywiście, żeby to odebrano jako antypisowskie, ale czasami mam wrażenie, że w podejściu do małej przedsiębiorczości tak właśnie jest. Przykład to są przecież zwroty VAT-ów. To są niesamowite rzeczy przecież, bo większość moich znajomych, większość ludzi boi się po prostu żądać zwrotu VAT-ów. Ucieka. Przestaje działać na chwilkę tylko dlatego, żeby nie przekroczyć pewnego limitu, po którym natychmiast zostanie oskarżony o to, że jest w karuzeli VAT-owskiej, że jest oszustem, że jest jakimś tam, powiedzmy, chce oszukać państwo, bo automatycznie wejdzie kontrola. Opowiadano mi również historię, kiedy po rocznej walce o zwrot VAT-u wygrał przed Sądem Najwyższym, wygrał przedsiębiorca, no i miejscowy urzędnik, szef urzędu podatkowego zgodził się z wyrokiem, po czym natychmiast wszczął nową kontrolę i VAT-u nie zwrócił, bo oni to mogą. I tak samo jest tutaj. Kolejny widzę haracz, kolejna opłata. Ja wiem, że tą panią, która to napisała, nie będę wymieniał imienia nazwiska, bo nie wiem, czy życzy sobie, to nie jest moja znajoma, ale to imię tylko wybie. Pani Iwona napisała, po prostu wszyscy do niej mieli pretensje, że jak to, że ona jest, że przecież to chodzi o to, żeby nie było przekręstw i tak dalej. Proszę Państwa, na poziomie małych przedsiębiorstw naprawdę nie ma takich wielkich przekręstw. My wszyscy żyjemy i ludzie żyją tak od pierwszego do pierwszego, od 15 już się martwią, czy będą mieli na przyszły miesiąc na lokal, na różne historie, na opłacenie podatków i tak dalej. Branie pensji wiąże się z opodatkowaniem się, więc dużo ludzi po prostu nie bierze tej pensji.
Tak to niestety wygląda. Kiedyś to się nazywało domiar, teraz to się nazywa, no kiedyś to się nazywa sprawdzaniem po prostu uczciwości danego obywatela czy danego przedsiębiorcy, ponieważ zakłada się, ponieważ urzędy polskie a priori zakładają, że przedsiębiorca prywatny jest nieuczciwy i patrzy tylko jak oszukać, co jest absolutną bzdurą. Co jest absolutną bzdurą i tak nie można, oczywiście. Następna sprawa, która się wiąże również z tego typu rzeczami, to jest to, co mi moja własna księgowa mówiła, ja się na tym nie znam, więc księgowa za mnie myśli o tych sprawach, że od 1 stycznia co miesiąc trzeba będzie składać jakiś dziwny papierek o jakiejś dziwnej nazwie skrótowej, już nie pamiętam jak to się nazywa. Nie wiem po co ten papierek, rejestrować każde faktury trzeba będzie też tam im przerzucać do jakichś tam centrum i tak dalej. I teraz się zastanawiam, ilu dodatkowo urzędników trzeba będzie przyjąć do obróbki tych materiałów. Ponieważ w wypadku wielkich koncernów to się dzieje automatycznie, im to nie szkodzi w ogóle. Oni mają cały dział księgowości i cały zespół księgowości. Natomiast to, co się dzieje w tej chwili, to, co się stanie później, to będzie tak, że nie dorzuci się pracy istniejącym już ludziom, w związku z czym trzeba będzie kastę urzędników finansowych i kontrolnych zwiększyć, po prostu zwiększyć. Czyli wypracowane podatki, CIT-y, PIT-y i te inne VAT-y pójdą częściowo na nowych urzędników do sprawdzania faktur i tych dziwnych papierków, które przyjdą co miesiąc od każdego przedsiębiorcy. Po prostu, od każdego przedsiębiorcy. Nie wiem, co mi się dzieje, że mi to nie chce iść tutaj. No idzie. Chyba wszystko dobrze widać, proszę Państwa? Dobrze wszystko widać? To będę bardzo wdzięczny, jeżeli Państwo widzicie. Bo nie wiem, co się dzieje, bo nie wiem, co się dzieje u mnie w tej chwili. Pan Krzysztof Laurie, to idzie elektronicznie, nie papierowo. Tak, proszę Pana, zgadzam się z Panem absolutnie. To idzie elektronicznie. Tylko, że tę elektronikę również ktoś musi obrobić. Przy tych systemach, które wymagają odpowiedniej infrastruktury i odpowiednich administratorów oraz odpowiedniej obsługi, prawda? To będzie zawsze to, co z tego, że to idzie elektronicznie, kiedy papierowo trzeba też, prawda? Ja też ostatnio usiłowałem coś złożyć elektronicznie. Chodziło o to, że potrzebowałem papierka, jeśli zalegam z urzędem skarbowym, do urzędu skarbowego, by złożyłem to przez to elektronicznie i co z tego, kiedy musiałem i tak iść dostać się do urzędu skarbowego? Po prostu złożyć to, odstać kolejkę, złożyć to na papierze. No niestety, tak to jest w Polsce. Kiedyś opowiadałem, że najciekawsze było to, że jak zaczynałem swoją działalność, że też miałem ten podpis elektroniczny, to wszystko ładnie, moje PESEL, moje imię, dane, moje jakieś tam hasła, różne inne rzeczy. A potem się na samym końcu, po pół godzinie wypełniania tego w komputerze, dowiedziałem, że to jest tylko tak pro forma, bo tak naprawdę to muszę sobie to wydrukować i przyjść z tym do tego. Uwaga, kod WH komputer. Z tego dobrze już. I musiałem przyjść do urzędu, gdzie pani wpisała to długopisem, ładnym charakterem pisma w zeszyt. Po prostu w zeszyt, bo tak to właśnie wyglądało. Tak to niestety jest, proszę Państwa. I jeśli my tego w końcu nie zrozumiemy, że dobrobyt kraju polega właśnie na głównie nie na wielkich koncernach, ale na małych przedsiębiorstwach, rodzinnych przedsiębiorstwach, to co zrobiła Margaret Thatcher, to nigdy nie wygramy. Nawet jeśli byśmy mieli 500+, które notabene, jeżeli 500+ dziś przeliczy się na cenę jajek, to okazuje się, że to już wcale nie jest 500+, ale o tym nie chcę mówić, bo zaraz zostanę zaatakowany jako antypisior, co jest absolutnie nieprawdą, bo PiS w wielu formach ideologicznych, czy też może ma dużą rację, czy historycznych ma ogromną rację, ale w wypadku gospodarki to coś mi się nagle zaczyna wydawać, że jednak te wielkie koncerny wygrały. No przykro mi, że tak mówię, ale tak to wygląda. Także, proszę Państwa, KNF, jakieś kolejne wypowiedzi na temat strzyżenia przedsiębiorcy, z których wynika, że jeśli zakładasz przedsiębiorstwo, to jesteś od razu karany, to jest wielka kara, więc lepiej być pracownikiem najemnym w Polsce. Ostatnio też usłyszałem od kogoś informację też, który ma dzieci i też prowadzi przedsiębiorstwo wiele lat, mówi swoim dzieciom, idźcie gdzieś na urzędniku, bo dajcie spokój. Nie ma nic gorszego w Polsce niż prowadzić nieduże przedsiębiorstwo, nawet jeżeli sprawne. Nie dość, że nie masz czasu, że pracujesz cały czas,
Te zarobki też nie są takie wielkie, to jeszcze państwo na każdym kroku uważa, że jesteś złodziejem i ciągle chce, żebyś coś płacił. Taki właśnie kapitalistyczny domiar. Okej. Może nie było to tak ciekawe jak wczoraj, ale dziękuję państwu. Jutro o godzinie 20:30 porozmawiamy troszeczkę znów o Ukrainie, dlatego że dzisiaj w TVN24 usłyszałem bardzo ciekawą wypowiedź pana Bielana. Wydaje mi się, że rząd w końcu zrozumiał, że trzeba być trochę mieć twardsze stanowisko wobec Ukrainy i wobec banderowców. Coś się zresztą zaczyna dziać. Otrzymałem bardzo ciekawą informację od jednego ze znajomych, nagranie pewnego, powiedzmy, internauty czy blogera ukraińskiego, który niszczy dosłownie ministra Waszczykowskiego, jakby go trudno było zniszczyć i w dodatku zapowiada, iż Polaków będą lać we Lwowie. No zobaczymy jutro. Jutro pewnie powiemy także i o tym. Dziękuję państwu bardzo. Dobranoc. Kot tam nie. Widzicie? No, dobranoc.